Ech. Ja należę do entuzjastów dużego miasta. Wie pani, lubię ten pęd. Lubię, jak życie się kręci troszkę szybciej niż tu. Ale od czasu do czasu. Natomiast tutaj wydaje mi się, że łatwiej jest sprawy ogarnąć, łatwiej jest je opanować. Tu się nie czuję anonimowo. Ogromnie dużo ludzi mi się kłania. Ach, gdybym tak jeszcze był w stanie ich znać, wszystkich. W każdym razie wszystkim grzecznie staram się odpowiadać i czuję się tutaj jak u siebie, a w pobliżu Piły jest takie miejsce, które też bardzo lubię i tylko 15 minut, żeby do niego dotrzeć. Także nie, na stałe do Warszawy absolutnie. A jeżeli udaje się już panu znaleźć chwilę czasu, słyszałam, że bardzo aktywnie pan spędza czas, że no, można by powiedzieć, spocić się po prostu, że taki aktywny wypoczynek, żeby pot się polał po plecach. No proszę tak. Odpowiedzieć o tym swoim wypoczynku. A wie pani, dawniej to był tenis. Tak mi się wydawało, że to jest sport dla mnie. Grałem i taka historia się zdarzyła, że niestety zerwałem ścięgno Achillesa w przededniu, właściwie w tydzień przed wyjazdem na bardzo ważny staż do Francji. I z powodu tego stażu nie mogłem nogi rehabilitować, już nie mogłem do tego sportu wrócić, bo już ta ruchomość nogi nie jest taka, jak powinna być. No i cóż mi zostało, żeby się wypocić, to wróciłem do korzeni. Wspominałem, że pochodzę ze wsi, więc bardzo się dobrze czuję także w tym środowisku i taki kawałek ziemi w pobliżu dawnego gospodarstwa teściowej był. No i ja się bawię w przekształcanie tamtego miejsca. Coraz dalej idę i mówię, o tutaj jest ściernisko, ale będzie, no może nie San Francisco, ale uroczysko. I tak postępuję. Właściwie były tam walące się płoty, rudery, szopy, ponieważ to było już zaniedbane gospodarstwo. Teść już nie żył, teściowa w latach. No i ja tak powoli robię z tego coś, co zaczyna się mi coraz bardziej podobać i idę coraz dalej w to pole, pochwalę się. Pierwszą budowlę w życiu postawiłem, samodzielnie wybudowałem altanę, więc tak, a jakże, i była wstęga i było wino i dużo śmiechu. Stoi sobie samotnie na działce, którą od teściowej dostaliśmy chwilę temu w nagrodę za tę pracę, którą tam włożyłem. Ale ja to naprawdę bardzo, bardzo lubię. Też wspaniali ludzie tam żyją. Poczuć taką wspólnotę z nimi, z tymi, którzy pracują, zanurzywszy ręce w ziemi. To jest fajne. Dlatego tak bardzo się dobrze czuję tutaj w Pile i pilskich okolicach wśród działkowców, bo tak naprawdę się czuję jednym z nich. A wiem, że lubi pan też wycieczki górskie. Czy są to pierwsze wycieczki? To pierwsze, wyłącznie pierwsze wędrowanie po górach, zdobywanie szczytów, to jest niesamowita frajda. To połączenie wysiłku z kontemplacją przyrody, i też taką odrobiną filozofii, takiego zastanowienia się nad sensem życia, do czego góry wyjątkowo mnie przynajmniej skłaniają, a przecież nie tylko mnie, o czym świadczą liczne dzieła, że tak powiem, literackie, zwłaszcza poetyckie, więc to jest coś dla mnie, tak, lubię chodzić. W tym roku się nie udało, bo w tym roku wyjechaliśmy z żoną do Szwajcarii. Oczywiście kaszubskiej. Ale też pięknie. Też okazuje się, że w pobliżu nas jest jedno z największych wzniesień na nizinie od Berlina po Moskwę. To właśnie Wieżyca na Kaszubach. Byliśmy tam w tym roku. A propos literatury. Słyszałam od pana żony, że lubicie państwo przeczytać jedną książkę, a potem o niej podyskutować.
Co Państwu daje to, że właśnie zaczynamy? W całej rodzinie, nie tylko z żoną, w całej rodzinie. Syn poleca książkę, jeden, drugi, córka, my im, przeczytaj, bo warto. Ostatnio czytałem Maraja, takiego węgierskiego dobrego pisarza, książkę Żar. Wszystkim polecam, naprawdę. Świetnym językiem napisana. Wydaje mi się, że warto po nią sięgać, żeby zrozumieć, co tak naprawdę w nas siedzi, co nas napędza, co nami rządzi, jakie emocje, jakie pragnienia. Fajna rzecz. No i oczywiście jest o czym dyskutować potem. Lubimy takie dyskusje i to nie, jak się nie da osobiście pogadać, to wysyłamy sobie maile. Powiem Pani, moje mieszkanie nie wygląda w jakimś wyjątkowym ładzie. Znaczy, bo po prostu wszędzie nie walają się, ale leżą książki. Te, któreśmy dopiero przeczytali i tak trochę żal to gdzieś to schować, odłożyć, bo jak się rzuci okiem na tytuł, to się coś tam przypomina. I te, które czekają, niestety tych przybywa na to, żeby je przeczytać. Polecam wszystkich. Dobra książka to jest coś, co wzbogaca. A dlaczego mamy żyć tylko jednym życiem? Kiedy można ich przeżyć dzięki literaturze kilkanaście, kilkadziesiąt. Właśnie dlatego, że ktoś opisuje cudze sprawy, a my odnajdujemy tam troszeczkę siebie. Dokładnie. Pana żona powiedziała, że jest Pan człowiekiem, który bardzo stara się, jak coś robi, że wszystko, co robi, robi dobrze. Jeżeli coś już się uda, to stawia sobie kolejne wyzwania. Czy dużo jeszcze takich wyzwań stoi przed Panem, które chce Pan osiągnąć? A tą pierwszą rzeczą to dziękuję żonie za komplement, ale ciągle czuję niedosyt. Mi się wydaje, że ja nie należę do ludzi, nie wydaje mi się, jestem pewny, ja nie należę do ludzi perfekcyjnych, z całą pewnością. Nie należę do ludzi perfekcyjnych. Ale może i dzięki temu nie należę też do ludzi małostkowych. To znaczy nie pamiętam urazy żadnej, nikogo nie uważam za swojego wroga. Mogę z kimś rywalizować, ale zawsze staram się w sercu zachować szacunek. Także, że to może nie. Natomiast co do tych wyzwań, no tak, to jest chyba trafne. Tak naprawdę te popile tutaj krążą, a taka trawestacja dowcipu, prawda? Kto mi to opowiadał? Chyba pan Celebańskim kiedyś opowiadał, jak razem pracowaliśmy w Radzie, że przychodzi Augustyn do taksówkarza, taksówkarz pyta: panie przewodniczący, ale dokąd? A ja odpowiadam: wszystko jedno, wszędzie mnie potrzebuje. Więc oczywiście to dowcip, ale trochę odzwierciedla moją naturę, że rzeczywiście lubię wyzwania. Ktoś tam powiedział, że powiedz Augustynowi, że coś jest trudne do zrobienia albo że się nie da zrobić, to on na pewno się za to zabierze. Lubię wyzwania. Tak, to jest coś, co mnie konstytuuje. Jakbyśmy mieli tak podsumowywać tę naszą rozmowę, to rzeczywiście. I góry do tego pasują, bo to jakieś wyzwanie, prawda? I przekształcanie jakiegoś nieużytku w coś naprawdę, zmienia się do przeobrażenia naszego miasta w miejsce jeszcze lepsze, jeszcze ładniejsze i z większymi perspektywami, bo jest na to szansa i wciąż takie możliwości się pojawiają. To jest też fajna rzecz, fajne wyzwanie. To mnie rajcuje, to mnie napędza. To jest takim motorem działania chyba największym. Polecam wszystkim taką postawę. Fajnie się tak żyje. Znaczy, zawsze człowiek ma cel. Nigdy się nie czuje tak naprawdę zagubiony, bo ciągle do czegoś dąży i wiele z tych wyzwań udaje się przecież zrealizować, a to daje ogromną satysfakcję. A które z tych rzeczy uważa Pan za swoje największe osiągnięcie? Wie Pani co, wielu ludzi mówi, że ja mam dar mówienia.
No trudno zaprzeczyć. To ja... Żona powiedziała właśnie, że na to zwróciła uwagę, kiedy pana poznała, także... Czarowałem ją słowami, nie taję. Nie tylko tymi wierszami, ale tak, opowiadałem i to się podobało. Wydaje się, że to jest dobre narzędzie, żeby ludzi pociągać do czegoś. I wie pani, ja się zawsze bałem tego, że ludzie powiedzą, no tak, ale on tylko pięknie gada. A.